Też się przestaje w tym momencie pić przede wszystkim, bo trzeba, no, trzeba jednak tej kondycji trochę złapać, coś. Pewnie, że tak. A kogo nie lubisz ze świata freak fightów? Aktualnie? Tego ja wiem, jak on tam... Boniek, jego nie za bardzo. A czemu? A bo ostatnio tam miałem konferencję, to tam coś tam... Ale jaki Boniek? Nie wiem, jak on się tam nazywa dokładnie. Byłem ostatnio na takiej jednej konferencji. Były bokser taki, nie? A co to była za konferencja? Może MMA VIP. Ale kiedy to było? Oj, nie pamiętam. Nie pamiętam, ale... Chodzi ci o Bieńkowskiego? O, Bieńkowski, okay. Tak. Dobrze. No, on jest jakiś taki. Ale czemu go nie lubisz właśnie? Za te jego dziwne takie, kurde, teksty i mądrzenie się, a tak naprawdę stał się zamiast dalej walczyć i ten, a on co, bezdomnym się stał, zaczął chlać, zaczął ten i jeszcze fika tutaj do mnie czy tam do kogoś, no nie wiem, no po prostu nie lubię go już. Jakie teksty dziwne mówi? No dziwne jakieś, no takie mądrzenie się, wymądrzanie się, że to nie on, jakieś uczenie kogoś, jakby go ktoś na przykład słuchał. No na przykład ja to się uśmiałem, no i usiadłem z powrotem i tyle, no ja to go nawet nie słuchał. No, okay. No bo bez sensu, no gdzie jakiś kurde pijaczyna może coś powiedzieć na ten temat. Ja rozumiem, że on kiedyś walczył, był dobry, ale to było kiedyś, a nie teraz, nie? Czy chciałbyś się z nim zmierzyć w takim razie w klatce? Jakby dał radę mi, no to nie ma problemu. Myślisz, że miałbyś ty jakieś szanse? Czemu by nie? Zawsze trzeba spróbować, nie? Pewnie. Ja ci powiem tak, szanse się ma ze wszystkimi, tylko też trzeba mieć trochę farta. Jasne. No, Bieńkowski ma też bardzo duży konflikt z Najmanem. Z Najmanem? A no tak, faktycznie, na tej konferencji coś tam było. Coś tam było, coś tam gadali. No. Z nim miałby szansę? Szanse mówisz, że zawsze są, ale tak realnie. Bieńkowski z Najmanem? Nie miałby szans. A powiedz,